Sygnalista to najczęściej pracownik jakiejś instytucji, jakiejś organizacji, mówiąc szerzej, który obserwuje nieprawidłowości w swoim zakładzie pracy i staje wobec dylematu, czy nieprawidłowości te komuś zasygnalizować i co z nimi zrobić. A są to nieprawidłowości godzące w jakieś dobro wspólne, w jakiś interes ponadindywidualny. Czasem jest to interes pracowników, czasem jest to interes zakładu pracy, a czasem dużo, dużo szerzej jest to interes nas wszystkich. Jak na przykład zdrowie, życie ludzkie, finanse publiczne, czyste środowisko naturalne. To, co jest ważne w sytuacji sygnalisty, to to, że naraża się on potencjalnie na kłopoty dotyczące jego pracy, kłopoty dotyczące tego, jak będzie dalej przebiegała jego kariera zawodowa, a pośrednio też w dalszej konsekwencji, jak ułoży się jego życie w ogóle. Bo to, jak układa się jego kariera zawodowa, będzie wpływało na jego sytuację finansową, a też na jego sytuację zdrowotną. Bardzo często sygnaliści zapadają na depresję i też na sytuację rodzinną. Sektor pozarządowy ma ogromną rolę do odegrania, jeśli chodzi o rozwój sygnalizowania w Polsce i ochronę sygnalistów w Polsce. Po pierwsze, ta rola skupia się na sprawach indywidualnych, a więc pomoc osobom, które znalazły się w takiej sytuacji i chcąc, nie chcąc, stały się sygnalistami. Taka pomoc jest bardzo potrzebna w sądzie pracy. Wtedy, kiedy pracownik dochodzi swoich roszczeń i próbuje odzyskać swoje miejsce pracy bądź odszkodowanie. Potrzebna jest też pomoc organizacji pozarządowych w tym, aby doradzać sygnalistom, potencjalnym sygnalistom, osobom, które jeszcze nie podjęły decyzji, jak zasygnalizować, komu przekazać informacje, w jaki sposób, tak żeby było to lojalne wobec pracodawcy, wobec interesu zakładu pracy i też żeby rzeczywiście miało na uwadze interes publiczny, interes w imieniu którego, na rzecz którego sygnalista chce zadziałać. W końcu pomoc organizacji pozarządowych jest potrzebna wówczas, kiedy chcemy chronić anonimowość sygnalisty. Wiemy, że gdyby on pod swoim imieniem wystąpił z informacją do kogokolwiek, mogłyby go spotkać bardzo surowe konsekwencje. Wówczas organizacja pozarządowa może przejąć informacje, które sygnalista posiada i przekazać je organom władnym i kompetentnym do tego, aby zbadać daną sytuację. Organizacje pozarządowe mają też do odegrania rolę na poziomie systemowym. A więc nie tylko indywidualnie wesprzeć, chcielibyśmy wesprzeć sygnalistów, konkretne osoby, ale globalnie polepszyć warunki ich funkcjonowania w Polsce. W trzech sferach. Pierwsza sfera to jest prawo i ochrona prawna. Bardzo potrzebujemy pozyskiwać wiedzę o tym, co się dzieje za granicą, co się dzieje na świecie, co się dzieje na forach międzynarodowych, jakie regulacje funkcjonują, które rozwiązania się sprawdzają, które się nie sprawdzają, jakie są doświadczenia innych krajów, jakie są doświadczenia sygnalistów z zagranicy. Druga sfera to jest współpraca z pracodawcami, współpraca z biznesem, ale nie tylko z biznesem, bo z pracodawcami w ogóle. Mądry pracodawca, taki, który chce działać rzetelnie, uczciwie, jest zainteresowany wiedzą swoich pracowników i chce z niej korzystać. Chcemy więc współpracować z pracodawcami, pokazywać im, jak to można robić, jak wprowadzać tak zwane wewnętrzne systemy sygnalizowania nieprawidłowości, żeby było to zgodne z prawem i jednocześnie, żeby takie systemy rzeczywiście zachęcały ludzi do korzystania z nich i żeby nie stanowiły rozwiązań wyłącznie papierowych, kopiowanych z zagranicy. I po trzecie, trzecia sfera, może ostatnia, ale na pewno nie najmniej ważna, to jest otoczenie społeczne i jakiś klimat społeczny wokół sygnalizowania. Polacy mają bardzo niejasny i bardzo niejednoznaczny stosunek do sygnalistów i sygnalizowania. My, organizacje pozarządowe, powinniśmy pokazywać, na czym polega sygnalizowanie, w jaki sposób chronimy nasz interes. Powinniśmy pokazywać również, że ten abstrakcyjny interes publiczny tak naprawdę przekłada się na mój indywidualny interes.
Fundacja Batorego zajmuje się problematyką ochrony prawnej sygnalistów od prawie 10 lat. To tutaj powstało słowo sygnalista. To tutaj zgromadziliśmy wiedzę na temat tego, jak naprawdę wygląda sytuacja prawna sygnalisty. Nie w prawie, nie w kodeksie pracy, nie w przepisach, ale na sali sądowej. A więc jak te przepisy, które w założeniach mają chronić wszystkich pracowników niezależnie od okoliczności, działają w bardzo specyficznym kontekście, w bardzo specyficznej sprawie, w sprawie sygnalisty. To fundacja również przeprowadziła badania na temat tego, jak wygląda społeczne otoczenie i klimat społeczny wokół sygnalistów i wokół sygnalizowania. Dowiedzieliśmy się dzięki tym badaniom, że Polacy są wewnętrznie dość mocno skonfliktowani, jeśli chodzi o tę kwestię. Z jednej strony deklarujemy, że chętnie byśmy zasygnalizowali nieprawidłowości, które byśmy zaobserwowali, ale z drugiej strony spodziewamy się, że taka osoba, która by zasygnalizowała nieprawidłowości, naraziłaby się na utratę pracy i na niechętne reakcje ze strony swoich współpracowników na silny ostracyzm swojego środowiska zawodowego. Bardzo dużo się już wydarzyło, jeśli chodzi o ochronę prawną sygnalistów i whistleblowing w Polsce. Niemniej potrzebujemy, żeby jeszcze więcej się działo. Potrzebujemy gromadzić jeszcze więcej wiedzy, przetwarzać tę wiedzę, przekonywać polskich decydentów, polskich parlamentarzystów do tego, że warto chronić sygnalistów, że warto w ten sposób wzmacniać tak naprawdę interes publiczny, dobro wspólne. Dlatego bardzo potrzebna jest działalność innych organizacji. One powoli powstają, powoli różne inicjatywy są rozpoczynane. Potrzebujemy tego dużo, potrzebujemy tego więcej.